Dzisiaj otwieramy pierwszą na świecie fabrykę paneli perowskitowych, czyli paneli słonecznych, ale innego typu niż te, które Państwo znają. Nie są one ciężkie, nie są one sztywne, one są bardzo ładne, lekkie, elastyczne, dostarczają nam bardzo dużo mocy, możemy je zainstalować w wielu miejscach, które wcześniej nie były dostępne. Na pierwszej linii, która jest ulokowana we Wrocławiu, będziemy produkować panele perowskitowe, panele słoneczne nowej generacji, które będziemy sprzedawać i sprzedajemy już klientom biznesowym, którzy implementują te panele w swoich produktach, po to, żeby zwiększyć wartość i funkcjonalność swoich produktów. To mogą być elewacje, to mogą być żaluzje, to mogą być małe urządzenia elektroniczne. Zastosowań jest wiele. Ta technologia jest wyjątkowa, ponieważ przy zachowaniu niskich kosztów, charakterystycznych w tej chwili do technologii tradycyjnej, krzemowej, mamy taką samą wydajność, ale nowe zastosowania, bo ogniwa są elastyczne, możemy je robić w różnych kolorach, możemy również robić je częściowo transparentne i tak naprawdę jakby tutaj tkwi to clue, łącznie z tym, że przy zachowaniu właśnie niskiego kosztu produkcji. Nasz wkład w technologię perowskitową polega na tym, że będąc jeszcze studentką na Uniwersytecie w Walencji, opracowałam architekturę ogniwa i sposób wytwarzania w niskich temperaturach tych ogniw. To była pierwsza demonstracja technologii, która pozwalała tak naprawdę drukować ogniwa na foliach. Czegoś takiego jeszcze w tej technologii nie było. Na tym polega jakby nasza unikalna ścieżka, że my pracujemy z podkładami elastycznymi i stosujemy druk typu inkjet i dzięki temu mamy niską cenę ogniwa i ogromny obszar zastosowań.